Wyjątkowe słowo, bardzo głębokie i bardzo piękne, mówiące o błogosławieństwie i o przekleństwie. Serdecznie witam wszystkich w sobotę 23 maja. Cieszę się, że u progu nowego dnia możemy się spotkać i skupić się na chwilę wokół Słowa Bożego, które dziś ma nam towarzyszyć. Jednym z fragmentów, które możemy dzisiaj przeczytać i które możemy rozważyć, to fragment zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 11. Słuchajmy się w te słowa. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję. A przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Moi kochani, wyjątkowe słowo, bardzo głębokie i bardzo piękne, mówiące o błogosławieństwie i o przekleństwie i o możliwościach wyboru. To słowo kierowane było do narodu izraelskiego, który właśnie kończył 40-letnią wędrówkę przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej. Przed nimi wspaniała perspektywa. Objęcie w posiadanie ziemi, która miała płynąć miodem i mlekiem. Ziemi urodzajnej, nowy rozdział, w którym miało rozkwitnąć szczęśliwe życie Bożego narodu. Przez te wszystkie lata Pan Bóg doskonale prowadził i asekurował swój lud. Tak jak trener, który ćwiczy i który czuwa nad formą sportowca, daje mu swoje rady i swoje wskazówki. Nawet w tym decydującym momencie, może szczególnie w tym decydującym momencie, kiedy ma nastąpić występ, daje jeszcze ostatnie wskazówki, żeby efekt wielotygodniowej czy wielomiesięcznej pracy był jak najlepszy. Tak w tym przypadku Pan Bóg daje ostatnie rady swojemu umiłowanemu ludowi. Mówi o możliwościach wyboru, bo przecież ludzie będą samodzielnie dokonywać wyborów. Nowe możliwości, nowa ojczyzna to nowe szanse. Nowe możliwości, ale również i nowe zagrożenia. Dlatego też Pan Bóg mówi o tym, że kładzie przed nimi dwie zupełnie przeciwstawne sobie wartości: błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo to dobry i szczęśliwy wybór, który niesie za sobą dobre konsekwencje, szczęście, zgodę, pracowitość, miłość, radość z tego, co będą przeżywać teraz w tej nowej ziemi. Przekleństwo to zły wybór, to odrzucenie Bożych przykazań i w konsekwencji brak zadowolenia, praca bez efektów, życie w niezgodzie. Nasze życie właściwie każdego dnia oparte jest na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów. Jesteśmy ludźmi, którzy mają możliwość dokonywania wyborów, ale wiemy, że to nie jest takie proste i takie łatwe. Nawet po wnikliwych przemyśleniach czasami podejmujemy decyzję, która niestety nie przyniesie dobrych efektów. Jednak kiedy jesteśmy Bożymi dziećmi, ludźmi, którzy czuwają nad swoim życiem i swoje życie powierzają Panu Bogu, wiedzą, że tych wyborów mamy dokonywać w porozumieniu z najwyższym naszym i ukochanym Ojcem, tym, który zna naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Dlatego i dziś również, rozmyślając nad przeżytym tygodniem, patrząc w przód, zwróćmy swoje serca do Boga i prośmy też o mądrość Ducha Świętego, aby wskazywał nam, co będzie decyzją, która przyniesie błogosławieństwo, a co się może okazać przekleństwem.
Boże przykazania są drogą życia. Odrzucenie Bożych przykazań są drogą prowadzącą do śmierci i do rozczarowania. Życzę wszystkim nam, aby każdy nowy dzień dał nam możliwość dokonania dobrego wyboru, życia i błogosławieństwa.